Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot Tarocistka Fortuna z tej strony Dzisiaj horoskop na 2021 rok dla bliźniąt tych zodiakalnych, ascendentalnych No i zaczynamy, mamy 12 miesięcy Jedną kartę główną, drugą kartę wyjaśniającą oraz energię, która będzie Was prowadziła przez cały rok, to jest sprawiedliwość Sprawiedliwość mówi o konsekwencjach. Prędzej czy później w tym roku, właśnie, trzeba będzie pozałatwiać sprawy, bo dosięga Was sprawiedliwość. Należy tutaj roztropnie i uważnie przypatrywać się sprawom, które są do załatwienia. Także moi drodzy sprawy urzędowe powracają do Was w tym roku. Możliwe, że sprawy sądowe trzeba będzie dokonać bilansu życiowego, rozeznania i czas na to, aby uporządkować swoje sprawy. Na pewno nie będzie to rok zmarnowany, moi drodzy. Dla niektórych może być oczywiście nauka, może być powrót do szkoły, czy też na studia. Tutaj jest właśnie nauka również zawarta nauka życiowa. Także powracamy do starych spraw, załatwiamy stare sprawy, rozliczamy się. Bliźnięta się rozliczają. A karta energii, energi, energetyczna w tym roku to jest cierpliwość. Cierpliwość, którą już zapewne wiele bliźniąt wyrobiła sobie, i to Wam będzie towarzyszyło taka energia cierpliwości. Także poza zazdrości tylko, drogie bliźnięta. Dobrze, zaczynamy od stycznia. Moi drodzy, styczeń. Karta główna, 8. Kielichów, czyli bliźnięta możliwe, że będą się przeprowadzały gdzieś, wyjazd, ale też możecie szukać pracy. Może ktoś was odwiedzić w styczniu. Także tutaj wszystko jest związane z lekkim zamieszaniem. Także może ktoś, właśnie tak jak mówię, powrócić do was z przeszłości, ktoś z waszych znajomych bądź rodziny może powrócić, odwiedzić was te osoby, które szukają pracy, mogą właśnie rozglądać się już od nowego roku. Także możecie szukać nowych dróg, nowych mieszkań, nowych rozwiązań, perspektyw. Tu będziecie się rozglądać, wyruszać właśnie w świat, tak jak ja to mówię przy tej karcie ale pamiętajcie, przy energii ósemki pucharów również, aby zwracać uwagę na wszystkie szczegóły i detale, ponieważ w pośpiechu. Można coś przegapić, można zapomnieć. Także tutaj trzeba też powiedzieć o roztropności, na którą musicie zwrócić uwagę, aby zamykać mieszkania, aby zamykać swoje samochody, aby się pilnować ogólnie. Także, moi drodzy, na pewno czeka tutaj Was wyjście w nowe, wyjście w nowe życie i Niejedne osoby spod znaku bliźniąt na pewno znajdą tutaj właśnie rozwiązanie nowe, będą odchodziły od starych właśnie przyzwyczajeń, bo nie można tej karty o ósemce Pucharów mówić szablonowo, tutaj jest. Wiele, wiele opcji, moi drodzy, także macie szerokie możliwości. Odwracacie się, tak jak ten mężczyzna, od starych spraw i wchodzicie w nowe lądy. Dobrze, moi drodzy, także kartą wyjaśniającą na styczeń jest cesarzowa. Działacie bardzo mądrze. Cesarzowa ma ogromną odpowiedzialność w sobie, rozsądek i jest to kobieta z autorytetem. Możliwe, że wy będziecie się czuć właśnie tak jak cesarzowa bardzo roztropni, mądrzy, zadowoleni ze swojego życia ale także tutaj może Was odwiedzić w styczniu kobieta. Możecie wy wyruszyć w podróż właśnie do kobiety. W każdym razie bliźnięta będą się czuły spełnione emocjonalnie, uczuciowo, zawodowo. Także bardzo dobry początek roku. Przechodzimy do lutego. W lutym, no już e, energia trochę inna, ponieważ e, możecie czuć się troszeczkę niedoceniane wśród e, właśnie Waszych e, najbliższych albo w Waszym otoczeniu zawodowym. E, także tutaj trzeba będzie trochę, może postawić na swoim. E, może też. E, Rywalizacja czekać Was, mogą czekać jakieś intrygi. Tutaj jest też wiele możliwości, ale pamiętajcie o tym, aby się nie zamykać. Nie zamykać się w sobie. Ja wiem, że czasem człowiek jest niedoceniony w życiu i czasem nie, ma, nie czuje tej aprobaty ze strony otoczenia. Ale mm, czuję taką zawiść. Oczywiście, to jest yy, w tych czasach, sami wiecie, jak jest. Także, proszę się nie zamykać, proszę się nie blokować w tym miesiącu. Yy, także yy, może być właśnie jakaś kłótnia, może być jakiś spór, moi drodzy. Ale kartą wyjaśniającą jest szóstka buław. Także ten luty nie będzie taki zły, bo pierwsze dwa tygodnie mogą być trochę bojowe, możecie czuć się zablokowani, tak jak mówię, niedoceniani, ale po drugiej połowie lutego poczujecie się bardzo zwycięsko, poczujecie się już lepiej. Tu możecie osiągnąć wiele rzeczy, będą Was już chwalić. Możecie otrzymać właśnie taką pochwałę, nagrodę. Możecie otrzymać również moi drodzy lepsze stanowisko. W miłości może się lepiej zadziać. Wszystko idzie ku lepszemu z siódemki buław w szóstkę buław. Także luty. Po połowie niedocenienie a później przechodzi to wszystko o 360 stopni w lepszą atmosferę. Czy w domu czy w pracy. Może zakupicie sobie nawet samochód w lutym też tak może być. Może sobie kupicie, sprawicie piękny prezent do domu. Moi drodzy w marcu. W marcu niektóre osoby będą działały poprzez internet. Będą może poszukiwały nowych dróg, nowych rozwiązań w internecie, może to być praca, może to być szukanie nowego zajęcia, ale też trochę będziecie tacy zablokowani również, będziecie się zastraszać sami niepotrzebnie, ale tutaj jest właśnie taka uwaga, aby nie straszyć sami siebie. Bo czasem jest tak, że my właśnie ściągamy na siebie te strachy i te lęki. Nikt inny, tylko my, nasza wyobraźnia. Więc proszę o tym pamiętać w marcu. Druga połowa marca, moi drodzy, jest już. Tak jak w lutym wyjście do przodu niejednych czeka podróż, może nawet zagraniczna otwiera się przed wami nowe życie. Karta brama buławy mówią o właśnie trójka buław szczególnie o wyjeździe, o handlu, o podróży zagranicznej. Także moi drodzy, możecie planować wyjazd, jeśli Macie firmę, która zajmuje się handlem, to jest dobry rozwój. A jeśli nie macie firmy, możecie poszukiwać za granicą nawet pracy, bądź też otworzycie się na nowe sposoby zarabiania. Także marzec, również interesujący. Przechodzimy do kwietnia. W kwietniu, moi drodzy, stąpacie twardo po ziemi. Jest to materialny przychód, jest to również oszczędzanie pieniędzy stać was na to, aby oszczędzić. Nie będziecie chcieli wydawać pieniędzy, będziecie chcieli oszczędzać na jakiś cel w kwietniu, ale też y, będziecie zadowoleni ze stanu swojego posiadania. Pamiętajcie, aby więcej się ruszać w kwietniu, aby więcej uprawiać sportów, bo tu jest siedzący tryb życia, który nie służy. Także mm, kwiecień zaczyna się obfitość finansowa u Bliźniąt, e, pierwsze dwa tygodnie. Drugie dwa tygodnie, moi drodzy, jest karta rywalizacji, ale także sportu. Sportu. Możecie uprawiać, zacząć uprawiać jakiś sport. E, możecie też odczuwać e, rywalizację w miejscu pracy, e, również. Uwaga na spory. Spory mogą dotyczyć finansów, jakieś kłótnie. Także kwiecień jest y, również bardzo ciekawy. Nie ma tutaj specjalnie zagrożeń jak na razie. W maju bliźnięta mogą się czuć trochę przeciążone, mogą mieć problemy ze stawami, z kośćmi, ale też uważajcie. Uważajcie, aby nie być za bardzo zazdrosną. Zazdrosnym tu jest taka uwaga, ale też może macie na ukończeniu jakiś projekt pierwsze dwa tygodnie maja i będziecie go Kończyć sumiennie, ale też proszę o tym pamiętać, aby nie brać na siebie zbyt wiele obowiązków w maju. Także z taką uwagą pierwsze dwa tygodnie. Kolejne dwa tygodnie maja jest trójka Pucharów, która mówi o świętowaniu. Możliwe, że Pierwsze dwa tygodnie będziecie w maju pracować na coś, a później będziecie świętować po połowie. Także będzie dużo radości, dużo zabawy. Yy, osoby samotne mogą kogoś zapoznać na takiej imprezie. Także jest sukces, jest świętowanie to jest bardzo dobra rozrywka, która na pewno Wam się należy, zasługujecie na to, aby. Odpocząć. Także moje drogie bliźnięta, również maj bardzo dobry, bez zagrożeń, bez ostrzeżeń. Przechodzimy do czerwca. W czerwcu, kochane bliźniaki, dużo pracy, ale moi drodzy, możecie mieć wybór. Także będziecie się zastanawiać, którą pracę podjąć, czy brać dodatkowe godziny. Ktoś Wam zaproponuje dodatkowe pieniądze. Przy dwójce macie szansę na lepsze zarobki. Po drugiej połowie czerwca trzeba będzie, moi drodzy, porozmawiać może udać się gdzieś, właśnie do urzędu. Porozmawiać z mężczyzną. Może to być sprawa, która jest już jakaś zaległa do załatwienia. Także czerwiec trzeba będzie może podpisać umowę, na przykład nową. Także też może być taka historia. Sprawy, które należy załatwić w drugiej połowie czerwca, ale też. Trzeba się przyjrzeć, aby sprawą swoim, aby podjąć słuszną decyzję. Także decyzyjność w czerwcu i możliwe, że podpisanie dokumentów. To jest czerwiec. Przechodzimy do lipca. W lipcu Wasza wrażliwość będzie bardzo na wysokim poziomie, ale też możecie liczyć na. Zaproszenie gdzieś w gronie najbliższych, gdzieś do młodszych osób, do dzieci. Może to być taki uśmiech losu. Możecie otrzymać wy bardzo ładny prezent, albo też wy możecie komuś kupić bardzo ładny prezent. Będzie tutaj dobrze się działo. Ktoś może właśnie do was wyciągnąć pomocną dłoń. Możecie mieć bardzo jakieś Fajne pomysły na Wasze życie, nowe, ciekawe plany. Także lipiec bardzo sympatyczny, pierwsza połowa. Moi drodzy, w drugiej połowie lipca czeka Was podróż. Możliwe, że z młodym człowiekiem do młodego człowieka, może to być ktoś z rodziny, może to być Wasze dziecko, Wasz wnuk. Także tu. Przygotujcie się na podróż. Zostawiacie swoje problemy za sobą i wyruszacie właśnie na wakacje bądź w nieznane. Dobry miesiąc, spokojny, także ogólnie rok sympatyczny. Zobaczymy sierpień. No, w sierpniu tutaj może być jakiś spór. Może być kłótnia w domu, może być kłótnia w pracy, rywalizacja w pracy. Konkurencja nie śpi, także trzeba być czujnym w sierpniu u bliźniąt. Pamiętajcie o tym, a może niektórzy z Was zaczną uprawiać jakieś sporty. To jest też karta sportu: rekreacji. Moi drodzy, coś może się zacząć właśnie u Was, ale druga połowa y, sierpnia mówi również o problemach. Y, problemy, nerwowość z młodym mężczyzną, który przysporzy problemów, właśnie przysporzy. Czegoś, czego się nie spodziewacie. Nie będą to bardzo duże problemy, mogą być to jakieś pomówienia, mogą być to jakieś drobne sprzeczki, ale jednak, moi drodzy, w sierpień jest miesiącem takim niezbyt bardzo spokojnym. Trzeba zwrócić uwagę. Przechodzimy do września, moi drodzy. We wrześniu na pewno bardzo dynamicznie będzie się działo. Karta zmiany. Gdzieś wyruszacie w jakąś podróż. Może to być podróż służbowa, może to być podróż rodzinna. Dostaniecie ważne jakieś informacje, telefony, smsy, szybkie wiadomości i będziecie się pakować i wyruszać dalej. Także wrzesień bardzo taki dynamiczny i to już tutaj właśnie w waszym życiu zmiana następuje zmiana moi drodzy zmiana może dotyczyć rodziny przy dziesiątce pucharów może ktoś y, przyjedzie do was powróci z zagranicy może też tak być że y, przeprowadzicie się gdzieś może też tak być że ktoś was odwiedzi w waszym domu dużo rozmów y, Związanych z Waszą rodziną, z Waszymi dziećmi, również przyjaciółmi, także spotkania i rozmowy, przyjemności, urządzanie, remonty w Waszym domu, także bardzo sympatycznie i również dosyć spokojnie. Ten sierpień, tylko taki, właśnie mm, niezbyt ciekawy. W październiku również gdzieś będziecie się przemieszczać, bardzo ruchliwy ten październik obfituje w podróże. Możliwe, że niektórzy z Was będą chcieli zostawić przeszłość za sobą, wyruszyć gdzieś, ale też może to być podróż mentalna, właśnie, że już ograniczacie się do tego stopnia, że odcinacie się od przyszłości, od złych sytuacji. I po prostu zaczynacie nowe życie, ale jak nie mentalna, to może być właśnie realna, bardziej podróż. Także październik, podróż w pierwszej połowie, w drugiej połowie października czeka Was spotkanie z kobietą może to być urzędniczka, może to być kobieta po przejściach, która jest trochę chłodna może Was oceniać. Ale ona jest bardzo dzielna, waleczna, skuteczna. Także może być pomoc od takiej kobiety. Choć wieje od niej chłodem, jest samotna, to czasem jest pomocna. Może będziecie właśnie w październiku załatwiać sprawy w urzędzie. Czy też w sądzie i może to być podróż związana właśnie ze sprawami urzędowymi, ponieważ kartą główną jest sprawiedliwość, załatwianie spraw z przeszłości urzędowych, sądowych, tak jak mówiłam na początku, czyli y, październik dosyć y, intensywny i ciekawy, y, listopad już trochę spokojniejszy, będziecie się czuć. Trochę osamotnieni, trochę wycofacie z życia. Może niektórzy przejdą na emeryturę, niektórzy zajmą się właśnie. Hmm, Czytaniem, nauczaniem, bądź też powrócą gdzieś do jakiejś szkół, będą się uczyć. Przy pustelniku jest to trochę takiej blokady, ale też wiecie, co macie robić i jesteście mądrzy. To nie jest tutaj stracony czas, pomimo że jesteście troszeczkę tak wycofani, szukacie odpowiedzi w sobie. Także spokojny ten listopad. Ale też druga połowa może przynieść wam zniecierpliwienie, bądź trochę właśnie takiego smuteczku, trochę możecie się martwić, może będzie też wam przykro, że ktoś was zrani. Także tutaj jest takie zranienie trochę, ale z drugiej strony jest zniecierpliwienie, może będziecie. Czekać tutaj w listopadzie najzwyczajniej na coś i będziecie trochę zniecierpliwieni. Także listopad tak wygląda, moi drodzy. No i grudzień. W grudniu wielkie możliwości możliwości finansowe, ale też możliwości otworzycie się na nowe pomysły. Na nowe sprawy. Niektóre osoby mogą, samotne, które są singlami, mogą się wreszcie zaręczyć, mogą się doczekać tego. Osoby w związkach mogą snuć nowe plany, mogą otrzymać nowe prac, nową pracę, może być rozwój finansowy, możecie nawet otwierać jakieś swoje biznesy. Także grudzień bardzo dobry, przynajmniej pierwsza Połowa, a koniec miesiąca, po połowie miesiąca, będzie trochę strachu, będzie trochę obawy. Możliwe, że obawy związane z finansami, czy podołacie, czy dacie radę, ale pamiętajcie, że nie należy się tak zamartwiać, należy być tylko. Konsekwentnym i cierpliwym w drodze do każdego sukcesu. I to jest moje zdanie, moi drodzy, bo zamartwianie to nie jest żadne rozwiązanie, według mnie. Trzeba po prostu działać w życiu konsekwentnie do celu i ta cierpliwość, którą macie tutaj w tym miesiącu przy sprawiedliwości, życzę Wam takiej cierpliwości na ten nowy rok, abyście wszystko to. Co było z przyszłości do pozałatwiania, abyście to osiągnęli. Także pozdrawiam serdecznie drogie bliźnięta. Czeka Was naprawdę spokojny rok. To są dobre energie, nie ma większych tutaj zagrożeń dla Was. Pozdrawiam serdecznie bliźnięta i do usłyszenia.